Cześć, witajcie na kanale Książko Dzieje. Dzisiaj przychodzimy do Was z filmem, w którym poopowiadamy sobie o książkach, na które byliśmy napaleni, ale no jednak z czasem te emocje opadły. Tak, ta ochota spadła po prostu. Tak. Też na przykład natknęliśmy się na przykład na negatywne recenzje, albo już po prostu stwierdziliśmy, że no te książki już raczej nie będą nam leżeć. Dokładnie. Także dziś film o książkach, które... Na które straciliśmy ochotę. Więc Marto, kto zaczyna? Zawsze ten sam problem. Może tak. Ty, bo masz taką teczkę i wyglądasz tak poważnie z nią. Okej, więc zaczniemy sobie ode mnie. I pierwszą taką najstarszą książką, na którą no totalnie chyba straciłem ochotę, chociaż jak sobie tak o niej teraz przypominałem, to może coś tam, ale to no, jest może ja głębokie i tak dalej. No, także raczej do niej już nie wrócę. Jest to książka Zakazane życzenie. Czytałem Buntowniczkę z pustyni i książka mi się bardzo podobała, te klimaty, dżiny, pustynia i tak dalej. I później miałem czytać właśnie Zakazane życzenie, co właśnie nie wyszło i straciłem ochotę na to. W tej książce również miały być dżiny, też tam jakaś wojna chyba między nawet ludźmi. Dżinka. Możliwe. Bo ja też tą książkę mam, no lubimy czytać, ale też jakoś nie palę się na razie do jej przeczytania, ale mimo wszystko z niej nie rezygnuję. No, ja rezygnuję. No, gdzieś to tam właśnie z tyłu zostało, wyszły nowe książki. Myślę, że bardziej za te nowsze pozycje się zabiorę, niż wracać do przeszłości, na którą właśnie straciłem ochotę i nie bardzo. Były pustynne klimaty, to teraz nieco bardziej morskie, ponieważ mam tutaj Demona i Mroczną Toń Stewarta Tortona. I kurczę, trochę mi wstyd, że straciłam ochotę na tą książkę, ponieważ ona wbrew pozorom nie jest taka stara, w sensie ja ją nie tak dawno kupiłam. No, no tu jest taki chyba bardziej kryminał, z tego co wiem. No i też ten XVII wiek, ale no nie, no jakoś straciłam na nią ochotę. Aczkolwiek jeszcze z niej nie chcę rezygnować, no ale na chwilę obecną, no tej książce mówię nie. No chyba, że czytaliście ją i rzeczywiście polecacie, to możecie mnie spróbować ja jakoś. Ja zacząłem ją czytać. No i to się... Jedyna książka, którą we wrześniu zacząłem czytać. Jestem chyba na 20 stronie. Zaczęła się całkiem ciekawie, ale no nie mogę się na temat jej wypowiedzieć, bo, no, bo nie przeczytałem. No. Kurczę, zachęcił mnie to ten statek. W ogóle patrzcie, jak tu jest fajna rozpiska budowy statku w ogóle. No to by mogło być w sumie fajne, ale no straciłam ochotę. Może jak przeczytam i mi się spodoba, to Martę przekonam. Martynę? Martę. Dobra, nieważne. Właśnie, ale musisz przeczytać. Tak. Kiedyś przeczytam. Trochę żałuję, że na tą książkę straciłem ochotę. Ja też. Bo przeczytałem Moc Srebra od właśnie Naomi Nowik i bardzo mi się podobała ta książka. No to czemu na tą straciłeś ochotę? Nie wiem, no po prostu straciłem. Tu mieliśmy mieć jakieś właśnie te polnie i tak dalej, takie nasze tutaj właśnie klimaty. No nie bardzo, no zabierałem się tej książki już w niejednym czasie i nie wyszło i raczej już do niej nie wrócę. To mi ją oddaj. Tak, chyba cię zwrócę w końcu, bo siedzi u mnie na półce ciągle. Ale skoro jej nie będę czytał, to może faktycznie czas ją zwrócić do właścicielki. Skoro mówisz to na filmie, to liczę, że... W stanie jest całkiem dobrym, więc... No w sumie... Mogę ci ją już przekazać. Tak? Ale co, naprawdę nie masz zamiaru jej czytać? Nie wiem, tak totalnie nie ciągnie mnie do niej. Skoro straciłaś ochotę. Zapowiadała się naprawdę ciekawie. Czy ona jest lepsza od Mocy Srebra? Nie wiem. Ale szkoda, bo ja ją lubię. Naprawdę dobrze ją wspominam. Pomyślałam, że będę po prostu przeplatać książki, które mam fizycznie z tymi, których nie mam, a na które straciłam ochotę. I w dalszej kolejności mam Wishes od Schwab. I na tą książkę miałam ogromną ochotę. W sensie, wiem, że tam są jacyś złoczyńcy i ogólnie takie właśnie typy spod Ciemnej Gwiazdy. Ale nie wiem, kurczę, ja w ogóle nie wiem, czy ja się polubię z książkami Schwab. Na Adi Laru ciągle mam ochotę. Aczkolwiek, no, jeszcze się jakoś za nią za bardzo nie zabrałam. To ta czerwona książka z tą taką piramidą z kości? Tak, tak. No tak, kości. Dobra, kojarzę. No, miałam ochotę, a teraz mi tak jakoś przeszło i w ogóle mam wrażenie, że chyba jednak by mi się nie spodobała i... To nie są moje klimaty. Tak teraz sobie myślę, że książki, na które straciłem ochotę, to są książki od autorów, które wcześniejsze książki się mi bardzo spodobały. Jak możesz. A później jakoś straciłem ochotę. No, teraz mam moją Lady Eyre. Czytam. Nie! Jane.
Moja Jane Eyre. Jakoś tak. Dobra, moją Jane Eyre. Była moja Lady Jane. Tak, moja Lady tak, Jane. I ta książka była genialna, mi się mega podobała. No i chciałem to przeczytać i wyszło na to, że jej nie przeczytam. Też już totalnie straciłem ochotę. Ale wiesz co, jak mi się ona tak, no nie tak bardzo podobała jak moja Jane, moja Lady Jane, tak myślę, że to by mogłoby się bardziej spodobać. No bo ona nie była ogólnie zła, no ale jednak nie miała tego czegoś, co miała moja Lady Jane. Bo to jest oparte na czym? No, na dziwnych losach, Jane Eyre. O, właśnie. No nie wiem. No duchy, detektywy. No wiem. Też gdzieś tam w moim TBR-ze ona wylądowała kiedyś. A teraz się tak za nią nie... Nie mam na nią ochoty. Okej. Okay. Ale układka mi się podoba. Tak. Takie podobne są do siebie. No dobrze. Akademia Dobra i Zła. Czy ktoś się tutaj spodziewał tych książek? W sensie... My w ogóle o nich kiedykolwiek mówiliśmy? Tak, narzekałem na nie w niejednym filmie. Tak, no właśnie, ja te książki chciałam, kurczę, już dawno, dawno temu przeczytać, ale Kasper mnie tego zniechęcił. W sensie, teraz ostatnio chyba w książkach zaczęło być trochę więcej głośno. Szumu, bo chyba wyszła kolejna część, tak mi się wydaje. Tak, tak jest. Ale ja słyszałam, te książki nie dostają wcale złych ocen. I tak jak ty powiedziałeś, no może ta książka była no nieco bardziej skierowana jednak do dziewczyn. Tak. No takie mam wrażenie, bo naprawdę mi ta książka nie siadła. Była dla mnie jakaś taka zbyt damska. No nie umiem tego jakoś tak w inne słowa ująć. Właśnie. Nie była to dla mnie książka. I ja też się teraz trochę waham, czy może jednak nie jestem za stara na tą książkę, ale nie wiem. No nie chcę patrzeć na to w takich kategoriach, ale kurczę, mam wrażenie, że ta historia jednak mi się wydaje jakaś taka naiwna. Nie wiem. Chociaż no ta Akademia Dobra i Zła, no to mnie przyciąga, że takie no dwie dziewczyny, które wydawałoby się, że no jedna powinna trafić do tego dobra, droga do zła, no jest na odwrót, no i... Nie no, historia ciekawa, ale wnętrze, jakoś takie te oploty wokół tej historii, no nie za bardzo mi się to spodobało. Okej, no właśnie, no i ja na razie rezygnuję, no co mam więcej powiedzieć. I kolejna moja książka od świetnej autorki, czyli Samanthy Shannon, Zakon drzewa pomarańczy. Mhm. Tyś straciła na to ochotę, czy nie? Wiesz co, te książki chyba też się tu powinny pojawić, aczkolwiek ja sobie mówię, że ja to skończę, bo ja przeczytałam połowę, no czyli tą pierwszą część, a to ma jeszcze... Drugi tom. Tak. Więc właśnie. Ja zacząłem to czytać i totalnie mnie nie wciągło, nie wiem z jakiego powodu. Ej, wiesz co, powodu. Też mam ten problem. To miało być takie... Kurczę, ta książka była dla mnie po prostu nudna. Nie wiem. Ja byłem mam wrażenie, że tam się nic nie dzieje, naprawdę. No, no nie chcę nikogo urazić, jeśli komuś ta książka podobała, no bo wiem, że się wiele osób budowała, no ale kurczę, nie wiem, co jest z tym nie tak. Albo ze mną. Ja byłem strasznie napalony po czasie żniw. Też wtedy pojechaliśmy na te targi, widzieliśmy tak. Się właśnie, z Samanthą. Można się od razu, mogę się od razu pochwalić, że mam autograf. Tak, staliśmy w długiej kolejce pod ten autograf. No i niestety, no, mi się to, początek przeczytałem, nie wiem, z 3 rozdziały, 4 i totalnie się nie wciągłem, rzuciłem ją gdzieś tam w kąt. A ja się teraz boję, że zacznę tą drugą część, no i nic nie będę rozumieć, bo w gruncie rzeczy ja wam nie umiem opowiedzieć tak naprawdę, o czym ta książka jest. No tutaj są jakieś smoki. No ta dziewczyna chyba chciała do jakichś tam... Tak, tak, no, coś tam było. No ale nie wiem, straciłem ochotę i też raczej nie przeczytam. Szeptucha, Katarzyna Berenika Miszczuk i... Jest mi wstyd, bo naprawdę ja miałam ochotę na książkę, ja się na nią napaliłam i słyszałam naprawdę dobre opinie o tej książce. Zresztą, no, Mieszko pierwszy nie przyjął sztu, no ta fabuła wydała się bardzo interesująca, słowiańskie bóstwa, no i te sprawy, a no nic z tego nie wyszło. Ty nie miałeś zamiaru przeczytać? Miałem zamiar i chyba dalej mam. Masz. I jeszcze ostatnio mnie ciągnie właśnie w te słowiańskie klimaty. No właśnie. Także może akurat się za nią zabiorę. Kurczę, no, ja mam jednak nadzieję, ale... Ja się chyba boję, że ona mi się po prostu nie spodoba, no ale nie wiem, no zobaczymy. No na razie straciłam na nią ochotę. Teraz książka, którą porzucam i jest mi wstyd, tak jak Marcie z Szeptuchą, tak mi jest wstyd z książką Player One. Nie wiem w ilu TBR-ach, tak, pojawiła się ta książka, że chcę ją przeczytać, bo oglądałem ten film i już wielokrotnie to powtarzałem, że film mi się strasznie spodobał i chciałem tą samą historię, no zobaczyć na kartkach stron w książce. No ale niestety, nie mogę się za to zabrać, nie wiem, czy po prostu powodem jest to, że znam tą historię i mnie do tego nie ciągnie,
Nie wiem, no ale strasznie byłem napalony, że chcę coś przeczytać, co już oglądałem i wiem mniej więcej, jak tam się wszystko potoczy, no ale jednak tak nie zrobię. No, straciłem totalnie ochotę na tą książkę, a te właśnie klimaty z grami, z wnętrzem tych gier, jak tam właśnie bohaterowie... Player One. Mam wrażenie, że sporo jest takich książek, co właśnie bohaterowie są w grze. Podobają mi się te książki. Droga Szamana to strasznie mnie kusi do przeczytania. Mnie też. I zamiast Player One właśnie Droga Szamana się zabiorę. O tym Player One nie mam pojęcia. No film był fajny, no podobał mi się bardzo. Nie zabiorę się za tą książkę. Nie ma szans. U mnie w kolejno na liście, w sumie no seria to jest. Kroniki Jaru Adama Fobera. Ty czy zacząłeś? Tak. No właśnie. To też bardzo chciałam przeczytać. W sensie to mi się takie interesujące wydawało i w ogóle nie jakaś dziewczyna tam właśnie trafia do tego całego Jaru. No ale no jednak teraz trochę chyba za dużo tych części jest. I nie wiem, czy te książki były takie... Niby wszyscy je chwalili, ale nie wiem, tak... Ja zacząłem pierwszą część. I nie wiem, dlaczego porzuciłem. Z tym ja pamiętam, że tobie się... Ty powiedziałeś chyba, że ci się nie podobało. Coś mi się tam nie podobało właśnie, no. No tak jest, że no, niektóre elementy nam się nie podobają, no i właśnie... No ja też jakoś straciłam ochotę. No myślę, że jednak jest wiele innych lepszych książek, które czekają w kolejce po prostu. Straciłem ochotę na Przeklętą. Co to jest? Książka. Wow. Książka, która wydawała mi się bardzo ciekawa. Z królem Arturem, z dziewczyną, która... No w swojej wiosce miała mieć niezbyt przyjemne życie i tą wioskę zaatakowali czerwoni paladini, jak dobrze pamiętam. Co? Tak, bo oni pustoszą całą tą krainę. Netflix nagrał chyba, nawet nie chyba, jest to. Nie wiem, czy książka jest na podstawie serialu Netflixa, czy jakoś to tak jest, ale na książce jest naklejka Netflixa. A. Tak kojarzę. Tak, Netflix lubisz płacić ci układki. Tak, niestety. No, historia mi się spodobała, jak czytałem, o czym ta książka ma być. I teraz totalnie na to nie mam ochoty. Jacyś tam paladzi atakowali te różne wioski. Dziewczyna, która tam mieszkała w tej wiosce, była właśnie taka przeklęta. Ona chyba przez demona była opętana, czy coś takiego. No i ona miała odnaleźć króla Artura. Jakieś takie wątki mi się kojarzą. Ja nie kojarzę kompletnie tej książki. Miało mi się to spodobać, ale no jednak. Miało. No właśnie, miało. Straciłem ochotę i... No, nie, i tyle. Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Moje serce krwawi. Jakby ja tę książkę zaczęłam... jakieś... Kurczę, nie no... Ponad rok temu. Nie takiego. Będziemy się lubić. Ale oddałam ją do biblioteki, no bo już były wakacje. I tak jakoś... Nic jedzenie nie ciągnie. To były tak zarąbiste książki. Serio? I całe to uniwersum. Później Apollo i boskie próby. No właśnie, bo też wiesz, to jest wszystko wokół już tego. Już mnie bardziej chyba do Apollo ciągnie. Ale, jakby ale wiesz, to jest to samo uniwersum. No wiem, ale tak? No tak. No te same postacie, tylko główny bohater się zmienia. No właśnie, nie wiem, może ten Apollo... Ale nie, jakby nie. Jak ja czytałem Persego, mega mi się podobał. Jest, no, ja tymi książkami jestem zachwycony. Leciały te książki jak świeże bułeczki w Biedronce. A Biedronce one były? Co? One były w Biedronce? Świeże bułeczki w Biedronce. Nie książki w Biedronce. Nie. Tak. No, mi się mega te książki podobały i przeczytałem Percego. Przeczytałem właśnie Apollo i boskie próby. I chyba jeszcze jedna książka jest właśnie oparta o tym uniwersum. Seria znaczy. No dobra. No Herosi. No. No nie, to były genialne książki. Ja jestem tutaj Martą bardzo zawiedziony. Chociaż teraz myślę, że ta książka dla młodszych? No właśnie. Wiesz, że Marta już jest zbyt dorosła? Chociaż nie mogę tak powiedzieć o książkach, no. No ja, ja się też fajnie bawię przy takich dziecięcych, ale wiesz, no to jeszcze też zależy. Ja jestem ciekaw, jakbym... tą samą książkę, czy odebrał... Po latach, nie? Teraz na przykład, nie? Tak. Tylko tu jest problem, że ja znam... Ej, zróbmy odcinek, czytamy Harry'ego Pottera po latach. Tylko, że nie czytaliśmy Harry'ego Pottera. No właśnie. Tego jakby nie było tego. Na szczęście ostatnia książka, którą mogę pokazać fizycznie. Kurczę. Właściwie to nie będę czytać tego. Starałam się unikać... no, unikać w sensie kontynuacji, żeby nie dawać, że nie chcę czytać kontynuacji, nie? No bo to już jakby, jeśli nam się książka nie podobała, ale
Pasażerka mi się w gruncie rzeczy podobała, aczkolwiek nie była jakaś genialna, ja no, mam tu nawet znacznik, nie wiem po co. Ale kupiłam podróżniczkę, ponieważ była tania. I pomyślałam, że kiedyś ją przeczytam. I tak mi schodzi i coś mi się wydaje, że nigdy jej nie przeczytam. Ale przynajmniej będzie ładnie na półce wyglądała. No właśnie, a poza tym no, te książki są całkiem ciekawe, no bo to jest o dziewczynie, która z naszych czasów się przenosi tam... Kiedy ona to się przenosi? No do XVIII wieku, więc... No, chociaż to nie podobała mi się jakoś wybitnie, aczkolwiek chciałam ją kontynuować, zwłaszcza, że to jest dylogia właśnie, no i... No szkoda. To czemuś dała do... Do czego? Do książek, które chcesz porzucić, skoro chciałabyś kontynuować. No bo straciłam ochotę. Ale wmawiam sobie, że kiedyś ją skończę, no i tak siedzą. Tak sobie wmawiaj. Książka, na którą byłem ogromnie napalony, która miała... No, reklamy wokół siebie zrobioną wszechpotężną. Tak? Tak. Czy Marta się domyśla, co to jest książka? Pomyślałam o jednym wydawnictwie, ale nie tak, wiem. To wydawnictwo. Tak? Mhm. No, a nie wiem. Tkając świt. Też mam tą książkę! Ja byłem na tą książkę tak napalony. Wszyscy chyba byli na nią napalony. No to napalony. Ja od razu mogę się do ciebie przypleć. No ja też byłam napalona. No, straciłem na tą książkę totalnie ochotę. Nie wiem dlaczego. Ja też nie wiem dlaczego. A tak na nim... W sensie, bo w ogóle, no ja uwielbiam Mulana, tu jest motyw Mulan właśnie, nie? No. No właśnie dziewczyna, tylko że ona jest jakieś tam zawody krawieckie, wiem, coś tam tego typu jest. No i za chłopaka się przebiera. Nie wiem. Tak, kojarzę. No chciałem to przeczytać, więc mniej więcej kojarzę, czym ta książka miała być. Ale to wydawnictwo uwielbia wokół książek zrobić mega ogromną reklamę. Ale potem się okazuje, że te książki nie są jednak takie dobre. Takie zarąbiste, nie? No, ale może coś, nie wszystkie, wiesz, nie można tak... Ja mam wrażenie, że może gdyby mi się ta książka rzeczywiście kiedyś jakoś nawinęła, to przeczytam, ale tak to... Nie można tutaj ubliżać, bo ta książka podobno jest całkiem fajna. Tak, nie to, żebyśmy mieli coś do Winnie Diabła, ja na przykład ostatnio przeczytałam Miasto Mosiądzu i świetnie. Oni w ogóle fajne tak, książki wydają. Tak, i ładnie, no. Mhm. Więc no ale no, powiedzmy sobie, że niektóre są po prostu przehypowane, no i no... Jak już ten hype opada, to ja przynajmniej tracę trochę. To się trochę zapomina też o tej książce. Mm-hmm, tak. Ja prawdę mówiąc w gąszczu tych książek zapomniałem o tym Tkając świt i teraz jak no, przygotowałem się do tego filmu, wyszukiwałem tych książek, na które straciłem ochotę, no to wtedy sobie przypomniałem, że ta książka istnieje. Właśnie, no kurczę, straciłam ochotę, ale retelling, no, lubię coś takiego, ale... Gdzieś tam we wnętrzu, może kiedyś, nie? Tak, może kiedyś, no. Ale moje wnętrze mi jednak podpowiada, jakkolwiek to brzmi, że to mi się chyba nie spodoba. Teraz pokażę tutaj książkę, która ma bardzo dobre opinie i bardzo dobre recenzje i tyle osób ją poleca. I ja właśnie dlatego chciałam ją przeczytać. Chociaż wiem, że fabuła mnie kompletnie nie obchodzi i mowa tutaj o Siedmiu mężach Evelyn Hugo. No to ma być książka o takiej właśnie gwieździe, która opowiada dziennikarce właśnie swoje życie. No, ja nie kojarzę książki totalnie. Nie kojarzysz? Nie. Wow, no. I właśnie, ta książka miała dobrą opinię, ale fabuła mnie nie interesuje. A nie chcę chyba jednak na takie coś lecieć, bo... No zresztą nie będę już mówiła, o jaką książkę mi chodzi, bo to mam nadzieję, że na przykład we wrapupie powiem. No, ale no jednak nie będę się pociągać za coś, co mnie kompletnie nie interesuje, jakby tak fabularnie i no właśnie. Powiem czasami, że opinie mogą być naprawdę dobre, a nam się przecież książka może nie spodobać, albo na odwrót, opinie są kiepskie, a no tak. Książka się bardzo spodoba. Ale no właśnie, no ja sobie zdałam sprawę, że chciałam tą książkę przeczytać i byłam o tyle od jej kupienia, ale myślę, że nie, ta historia by mi się koniec końców nie spodobała, więc... Pozłacane wilki. Tą książkę wypożyczyłem. Ta książka ma piękną okładkę. No ma. I to jej książki czytać nie będę. Trzeci tom. Aha, bo ty tego w ogóle nie zacząłeś czytać. Nie, wypożyczyłem. Siedziała u mnie 2 tygodnie, zwróciłem. Teraz nie umiem wam nawet powiedzieć, o czym ta książka miała być. Ja też nie mam kompletnie pojęcia. Coś tam chyba jakieś... Jakieś tam nastolatkowie chyba są. Totalnie nie wiem, o czym ta książka na ten moment ma być. Chciałem ją przeczytać, miałem ją wypożyczoną. Tak, drugi to ma taką białą okładkę, widzę ją oczyma wyobraźni. A tam chyba już ze srebrem coś jest, nie ze złotem, nie? Chyba tak. No. No, ale nie będę jej czytał. I nic o niej wam nie powiem. I kolejny retelling, na który się napaliłam, a się okazało, że ten zapał był krótkotrwały. Gicarella.
I ogólnie chyba wszystkie książki z tego cyklu, aczkolwiek do zaczytanej bestii. Chociaż nie, nie wiem. Dobra, zaraz się popływał Kikerelli. No tutaj mamy właśnie retelling Kopciuszka, która jest geekiem i w sumie to tyle wiem. A książę chyba z gwiazdą. Ale no chyba tak. Jakby też mam wrażenie, że ta książka już mi się raczej nie spodoba. I że są lepsze i po prostu nie będę na nią marnować czasu. Nie wiem, ty słyszałaś o tych książkach? Nie. Nie? Mm. Kompletnie? Nawet okładki nie kojarzę. Kerela, taka fioletowa okładka i taki wóz taki na taki... Nie, totalnie. Nie? Nic? Dobra. Nic. Potem coś... No, nie wiem. Wiem, że jest jeszcze trzeci tom Zaczytana i Bestia, ale tak to, ten drugi to chyba coś tam... Totalnie nie kojarzę książek ani okładek, także nic mi to nie mówi. No właśnie, a szkoda. No ale też, no mam wrażenie, że mi się nie spodoba. Moją ostatnią książką, na którą tak totalnie straciłem ochotę, jest książka Aldiusa Huxleya, Nowy Wspaniały Świat. No... No, science fiction. Dokładnie. I to były czasy, kiedy byłem napalony na science fiction, czyli niedawno jeszcze. Aha. Jakieś 3 miesiące temu poznałem tą książkę i stwierdziłem, że chcę ją przeczytać. Mhm. Ale jej nie przeczytam. Miały być tu jakieś warunkowania genetyczne, klonowanie, idealne społeczeństwo i życie w tym społeczeństwie. Tak, no wiesz, to jest taka bardzo znana książka, więc... No, ja jej nie znałem wcześniej. Okej. Okay. Ale nie będę jej czytał. No, straciłem totalnie ochotę. Nie wiem, ostatnio w ogóle straciłem ochotę na czytanie. Wszystko przez przemęczenie, powiedzmy. Miałam powiedzieć, że tego... Matko, jak to się nazywa? Potwór i mroczna... Nie! Tak. Demon i mroczna to. A, no. No to teraz czytam. Ale nie, to całkiem fajnie się zapowiada. Aha, nieważne. No to czemu tego nie... Dobra. Po prostu jakoś ostatnio straciłem wenę czytelniczą. Taką przerwę sobie robię. Ale wrócę. I na tą książkę już tak totalnie... No, lepiej wróć tą wenę, bo nie wrócisz na ten kanał. Wiesz, to do tej książki na 100% nie wrócę. Przestało mi się to podobać i tyle, no... Co, Nowy Wspaniały Świat? Tak. A, okej. Okay. Nie musisz do niej wracać, bo jej nie zaczęłam. Nie zaczęłam jej, no. No ale chciałem ją przeczytać. Okay. I tak bardzo. Bardzo, bardzo? Bardzo, ja bardzo. Ja się zdziwiłam. Mam takie... Kasper, taką książkę. No. Nie no, okej. Okay. Znaczy, ja w ogóle myślę, żebym się science fiction nie polubiła, no ale... Mi się ostatnio spodobało science fiction. Ale? Ale straciłem ochotę. Okej. Okay. Przerzuciłem się z powrotem na sprawdzony gatunek, jakim jest fantastyka. Taki rodzimy grunt. Dokładnie. Dobra, idziemy dalej. Marta zostanie... Co? Ścięta. Czemu? Straciła ochotę na Wiedźmina. No czy to jest jakaś zbrodnia? No dokładnie. Ja na przykład w ogóle nie zacząłem. Przesłuchałem coś. Przesłuchałeś? No a czemu nie dokończyłeś Wiedźmina słuchać? No to skończę. Ale ja się chcę usprawiedliwić. W sensie ja... Co? Ja przesłuchałam... jak to się nazywa? Czas gniewu? Nie mam pojęcia. No tu się wyświetli okładka, którą ostatnio skończyłam słuchać. No i jakoś nie mam ochoty kontynuować tego. Mi się ogólnie najbardziej podobały opowiadania. A im dalej w las, no tym nie skończyłeś ich. Jak nie? Ale czytałem, słuchałem. Dobra. Ale nie wszystkie. A im dalej w las, tym te książki mnie zaczęły mnie interesować, no i... I no, nie jestem pewna, czy będę to kontynuować i coś mi się wydaje, że raczej nie. Ja prawdę mówiąc nawet nie wiem, na jakiej książce skończyłem. Skoro posłuchałeś Miecz Przeznaczenia, mam rozumieć. No. I nie skończyłeś chyba tego. Nie no, jedno coś skończyłem. Czyli skończyłeś na opowiadaniach. A, no. Ale przesłuchałeś wszystko? No. Doszłeś do opowiadania z Jeanem? Nie. No, czyli nie. Nieważne. Teraz mam nadzieję, że się nie mylę, że to było w tej książce. No dobra, ale właśnie, no Wiedźmin jak na razie idzie w odstawkę. Ja myślę, że kiedyś... Co? Wrócę. I chyba przesłucham. Nie będę czytał, tylko przesłucham. No tak, ten audiobook jest fajny, świetny. Skoro Kasper już skończył, to mi zostały jeszcze 2 książki. Tak. kurczę, napisałam. Poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie. Nie wiem, czy nie pomyliłam tytułu, bo napisałam tylko poradnik dla... Kojarzę. No. W sensie, ja miałam na tą książkę ochotę jeszcze zanim ona wyszła nawet w Polsce. A potem się dowiedziałam, o czym ona jest i... No, przyszła mi ochota. Mimo, że ja byłam, wierzcie mi, jak ja byłam na nią napalona. O! Ale chcę przeczytać... Przewodnik dla damy po halkach i korsarstwie.
Ależ te tytuły są piękne, tak, że ich nie mogę zapamiętać. No. Tak, no bo tu jest jednak o dziewczynie, która chce zostać lekarką w XVIII wieku, więc... To już mnie bardziej interesuje. Okej. No i też tutaj mam kolejną kontynuację. Mam Dwór Skrzydeł i Zguby. Jakby dałam to tu, ponieważ... Mam taki okres, że ja to chcę kontynuować, więc ja chcę przeczytać, bo ja przeczytałam Dwór Mgieł i... Kurczę, mam problem z tytułami dzisiaj. Tak, tak, drugi tom Dworów. I no, średnio mi się podobał, ale mimo wszystko no, chciałam kontynuować i chciałam tą trzecią część przeczytać, ale teraz sobie myślę, że jednak nie. Te książki nie trafiają do mnie i one nie są dla mnie i no, jednak miałam bardzo dużo ale do tego drugiego tomu, ale na tym, to, o tym by musiał powstać oddzielny odcinek, jakby nie wypowiadajmy się na ten temat. Powiem Ci, że jest plus nagrywania tego odcinka, bo jednak przekonałem się do książki, na którą wczoraj nie miałem ochoty. No widzisz? Chyba na którą? A, Żniwiarza. Tak, stwierdziłem, że jednak dam szansę Żniwiarzowi. Także szykujcie się, może kiedyś go No właśnie, ja zrezygnowałam z pewnych słowiańskich historii, a to sobie Żniwiarz. Nie, no fajnie, ja Żniwiarza też zamierzam przeczytać, bo myślę, że to może być coś fajnego. Ale kiedy to... Kto to wie? A to tak. Także to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dziękujemy Wam, że dotrwaliście tak, do... Tak, sorry, że był taki chaotyczny, ale... Może jakoś... O tych książkach nie dało się mówić inaczej. Tak. No i oczywiście zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału, polajkowania filmu, jeśli się spodobał. No i... Do zobaczenia.